Cześć wszystkim, witajcie. Dzisiaj jesteśmy ostatni dzień w Portugalii. Zatrzymaliśmy się tuż przy granicy, w nie pamiętam jakiej miejscowości, ale przyjechaliśmy tu wieczorem i było ciemno, było pochmurno, było bardzo zimno, a dzisiaj wstało słońce, także za chwilę pójdziemy na mały, krótki spacerek, zobaczyć co tu się dzieje w tej okolicy, bo wygląda na ładną. Ja jeszcze muszę przygotować naszego vloga, więc ja jeszcze tu będę chwilę siedzieć, już mam tu komputer gotowy i właśnie będę przygotowywać vloga z Santiago. Łukasz dopiero wstał, jest po drugiej stronie, jeszcze ziewa, jeszcze oczy ma zaklejone, jak to mówi. Także Łukasz się zbiera, no i za chwilę jedziemy dalej. Jedziemy w stronę Polski, dzisiaj przekraczamy granicę z Hiszpanią. Jesteśmy na takim parkingu dla kamperów, publicznym i darmowym. Jest tu nas o wiele więcej. I tam jeszcze za górką tam jest parking. Także bardzo fajne miejsce, bardzo ciekawe. Ładne pagóreczki. Powiem wam, że z tego co widziałam w Polsce jest teraz prawie 30 stopni, ponad 20, a u nas jest bardzo zimno, jest jakieś, nie wiem, 12 stopni, może 15, ale odczuwalna jest o wiele niższa, także wracam do busa, idę się ubrać, bo zimno. No wreszcie, wreszcie, wreszcie wróciłem na zwiedzanie. I uwaga, uwaga, jest ogłoszenie. Pamiętacie, parę odcinków wcześniej było mówione o tym, że Łukasz bardzo szukał spodni, które sobie chciał kupić. I no w końcu się mi udało. Jak byliśmy w Porto, przed Santiago jeszcze, to pochodziłem po dużo, wielu różnych sklepach. W końcu kupiłem takie jedne portki w takim sklepie z jedzeniem indyjskim, ale nie byłem zadowolony z tych spodni. I znalazłem jeszcze jeden inny sklep i uwaga, uwaga, mam na sobie spodnie, o których marzyłem całe życie, a jeszcze nigdy ich nie miałem. Kamera w dół. Zobaczcie na to. To są spodnie turbo wygodne, ponieważ one nic się w nich nie zagina. Po prostu to jest, czujesz się jakbyś miał gołą nogę. Fantastyczna sprawa. Idziemy obczaić, co tam jest na górze za mną, na zamku, bo widać jakieś warowne mury. I weszłam trochę wyżej i patrzcie, tam widać normalnie śnieg. Na górach leży jeszcze śnieg w Portugalii. Albo to już jest Hiszpania właściwie. Czy w Hiszpanii. Ale patrzcie, całe zaśnieżone. Fajne jest to w aplikacji Park4Night, że znajdujemy miejscówki, przyjeżdżamy w nocy na jakąś miejscówkę, kładziemy się spać, rano się budzimy i jesteśmy pod jakimś pięknym zamkiem. I nam się to tak wielokrotnie już zdarzyło, że naprawdę nie wiem. W twórcy Park4Night macie u mnie bardzo wielki plus za to, że stworzyliście tę aplikację, bo naprawdę super sprawa. Dzięki temu można odkryć jeszcze dużo fajnych miejscowości. Wieża, którą widzicie za mną, jest częścią zamku warownego, który tutaj kiedyś istniał. Wieża ma 33 metry wysokości i według tego, co jest napisane na informacji, jest to najpiękniejsza wieża w całej Portugalii. O, ciekawe. Wszystkie miejsca są zawsze najpiękniejsze, największe i najwspanialsze. Super zamek. Bardzo mi się tu podoba. Może sobie zwiedzać, pooglądać widoczki, pochodzić po ruinach, jakieś ładne dziewczyny spotkać. Cześć, ładna dziewczyno.
Cześć chłopaku. Podoba ci się tu zamek? W fantazyjnych spodniach. Podoba mi się zamek bardzo. Tak, fajnie. I chyba jest za darmo. Przynajmniej nic nie płaciliśmy za wejście. Tutaj ogólnie. Może ogólnie. Do muzeum, bo na dole jest muzeum w zamku. No. I tam prawie pewnie się coś płaci. Ale nie widziałam ceny. Ale tutaj na terenie twierdzy można sobie spacerować. Są restauracyjki, kościółek. Ładnie zielono, wszystko kwitnie. Uśmiechnięci ludzie. Super. Co to jest? Myślę, że można powiedzieć, że to był taki ówczesny ratusz. Miejsce, tutaj w tym miejscu spotykali się panowie, którzy zarządzali miastem, którzy mieli pieniążki i wpływali na rozwój tego regionu i tutaj się spotykali, żeby obradować. Co ciekawe, ten budynek pochodzi z końca XV wieku, jest bardzo, bardzo stary i jest jedną z nielicznych budowli w stylu romańskim. Zobacz, jaki piesek tam ze śpi. Ma taki piękny domek i ogród. A tu jest kot. Gdzie? Kici, kici, kici. Idziemy do kogoś do domu szukać kota? No tak wyglądają zaplecza. A tu oczywiście praleczka. Automat ręczny. Bardzo przyjemna miejscowość. W ogóle to się cieszę, że wracamy do vlogowania. Bo ostatnio mieliśmy taką przerwę od vlogowania na tym Camino. I odzwyczaiłem się od tego i tak naprawdę to już nawet mi się nie chciało wracać do tego, ale jak tylko dotknąłem kamerę dzisiaj, wyszliśmy na miasto, odkrywamy nowe rzeczy, zwiedzanie z Kasią i Łukaszem, czyli wiecie, nie? Na żywioł. Na żywioł totalnie. O, jesteśmy w jakiejś miejscowości, zamek. To jest takie nasze zwiedzanie, odkrywanie. Dosyć tych spacerów. Idziemy teraz do samochodu na hot dogi. Kasia od razu wskoczyła. Co będziesz robić, Kasienko? Chcieliś łóżko, wiadomo. Też nigdy tego nie robi, ja jestem jedyną osobą, która to robi. Klasyk, ale ja za to będę robił w tym czasie paróweczki i hot dogi. Także zabieram patelnię. To powinno być pościelone. Tego Łukasz nie rozumie. Na pewno jest wiele osób, które mnie rozumie. Katarzyńciu, proszę bardzo, hot dog dla ciebie. Chodź tu do mamy. Lepszy niż na BP. Dobry. Nasz hot dog. Tak ze stacji. A co ty tam, Kasienko, robisz? Miksturę. Miksturę jaką? Kafe. Con café? Kafe komlecie. Także zjedliśmy, teraz kawa, pakujemy to wszystko i choose Portugalio, tudzież hasta luego, albo jeszcze jakoś inaczej, już nie wiem, wszystkie języki mi się mylą. Podróżne papcie. Idziemy na wodać, wodać wyle, wylać wodę. Wylać co? Idziemy nalać wodę. Espania. Czeki i Camino, popatrz.
Oczywiście. Znak Camino de Santiago, czyli tędy też pielgrzymują. Wiecie, tędy szlak świętego Jakuba. Dojechaliśmy na miejsce naszego noclegu, do miejsca, gdzie zmierzamy, jeszcze nam bardzo daleko. No, strasznie pomalutku to idzie, pojedziemy 80 km na godzinę i mimo tego, że jedziemy po autostradzie, to naprawdę to jest bardzo mało. Przejechaliśmy dzisiaj, nie wiem, 200-300 km, już jesteśmy zmęczeni i zrobiliśmy sobie postój. Tak, no ale już jest też wieczór, więc po prostu zabieramy się do gotowania, zjemy, chwila rozmowy. Czarne risotto. I idziemy spać, a jutro nowy dzień i jedziemy dalej. I mamy dzień kolejny. Niestety dzisiaj nie spaliśmy w żadnym urokliwym miejscu. Przyjechaliśmy na miejsce znalezione na Park Fortnite, ale okazało się, że jest tam remont i nie można tam wjechać. To jest za tamtymi czaczkami. Więc zatrzymaliśmy się na takim zwykłym parkingu. Taki zwykły, najzwyklejszy parking. Tam będzie jakaś kawiarnia. No i tak spędziliśmy noc. Było cicho, spokojnie i no, normalnie, taka zwykła noc. Już się nie boimy spać w dzikich miejscach, nie boimy się spać gdziekolwiek indziej, bo już jak przeszliśmy, poznaliśmy Hiszpanię, zobaczyliśmy, że w takich wioskach to się kompletnie nic nie dzieje, a to jest jedna z takich wiosek, na której się kompletnie nic nie dzieje wieczorem, więc ustaliliśmy, że tu jest bezpiecznie. No i faktycznie było bezpiecznie, cicho i spokojnie. Nic się tu nie działo. A teraz jedziemy w kierunku Andory. Nie wiem, czy dojedziemy do Andory. Prawdopodobnie będziemy tam w następnym odcinku, ale no, będziemy się zbliżać na tą stronę. Jeszcze prysznic? Prysznic będzie po drodze? Tak, dzisiaj prysznic rano. No to nieźle. Parę dni. I ja się bałam. Czego się bałaś? Wczoraj spać. Tak, bałaś się tutaj spać? Bo przyjechało jakieś auto i tak strasznie turkotało i turkotało i turkotało. Jak to turkotało? Tak turk, aha, taki traktor był, no. No i nie mogłam usnąć i miałam schizę, że nie wiem, że miałam schizę, że w nas ktoś jedzie. Jak wygląda sprawa prysznica, to przypomnę wszystkim tym, którzy nas oglądają od niedawna. My nie mamy prysznica u nas w samochodzie, dlatego też często bierzemy prysznic na stacjach benzynowych, takich ulokalizowanych w okolicach autostrad, bo te stacje benzynowe, które są w miastach, w wioseczkach, malutkie, one nie mają pryszniców, ale jeżeli jest to, tak jak tutaj, stacja benzynowa razem z restauracją przy autostradzie, i są tiry, to jest wyznacznik. Jeżeli są tiry na parkingu, to znaczy, że tam są prysznice. I tak właśnie szukamy miejsc, no i tak właśnie przyjechaliśmy teraz. Ja tu mam ręcznik, klapeczki i żel, i ubranie na przybranie, i z takim opakowaniem każdy z nas wchodzi sobie pod prysznic, no i się myjemy, nie? Tak to wygląda. I jestem, proszę Państwa, czyściutki, piękniutki. 2 euro od osoby, 4 euro kosztowała nas ta przyjemność. Musieliśmy czekać prawie pół godziny, bo jakiś pan przed nami wszedł i strasznie długo tam był w tym prysznicu. Nie wiem, co może robić pół godziny pod prysznicem, jeżeli się jest facetem, bo kobiety to rozumiem. No nic, ale się udało. W międzyczasie miałem dosyć sporo czasu, żeby zobaczyć naszą trasę do Andory i z Andory później do Polski. I tak zacząłem kalkulować, obliczać i postanowiłem zmienić trasę, ponieważ mamy tylko 5 dni, żeby dostać się do Polski. Zobaczcie, jesteśmy teraz tutaj. Tu. Musielibyśmy do tej Andory jechać aż taki kawałek. I to jest jeszcze okej, nie? Ale później niestety tak przybliżyłem to w sobie wszystko i zobaczyłem, że tutaj jest no dosyć sporo takich dróg, a takie drogi, ci co wiedzą, to wiedzą, że to są po prostu góry. I to jest zjazd stromy z gór, więc kolejne ślimaczki, takie mega, mega zakręty, 90 stopni, to wszystko oznacza, że to jest po prostu, jesteśmy w górach. No i tak sobie to oddalam i zobaczcie, że widzicie sami, jak pięknie te góry wyglądają z nieba. No jest to przejazd przez pasmo górskie, a ja niespecjalnie lubię takie pasma górskie, poza tym przez to się nie da szybko jechać, a mamy mało czasu, więc wymyśliłem, że pojedziemy inaczej, pojedziemy tak. No, pojedziemy tutaj, zamiast tu na dół, to pojedziemy do góry, San Sebastian, tu jest San Sebastian, później do Bordeaux, tu jest co kropeczka, to jest Bordeaux. I z Bordeaux pojedziemy w stronę Niemiec, Francja, przejdziemy całą Francję, miniemy Szwajcarię, tu jest Szwajcaria
i przedostaniemy się do Niemiec, a w Niemczech to już wiecie, proste drogi, prosto do Polski. Przerwa. Przerwa na lunch, przerwa na coś do jedzenia, bo zgłodnieliśmy. Jedziemy cały czas autostradą. Przepiękne widoki. Tam jest w stronę Francji, w każdym razie jedziemy. Tam jest, tam jak widzicie, piękne góry. Wiosna budzi się do życia, kwiaty kwitną, łąki się zielenią. Jest bardzo, bardzo przyjemnie. A nam się też przyjemnie jedzie. Jedziemy i słuchamy książki na audiobooku. Siła woli. Ale się ciekawie zapowiada. A czy wy też słuchacie jakichś audiobooków? Jeżeli macie jakieś ciekawe tytuły, które moglibyśmy sobie posłuchać w naszym samochodzie, to wyślijcie nam namiary, tytuły, bo często sobie słuchamy audiobooków. Już wszystkie przesłuchaliśmy, te co mamy, te co mieliśmy ściągnięte, te które dostaliśmy, to wszystko przesłuchaliśmy i teraz zaczynamy znowu kupować. Więc jeżeli ktoś z was ma coś ciekawego do przesłuchania, to dajcie nam znać. Przerwę już nie jechać w ciemności. Jest godzina, dochodzi 21, więc najwyższy czas na nocleg. Kasia znalazła na Parkmanecie jakąś miejscóweczkę, chyba w lesie, i jedziemy tam. Będziemy tam za 3 minutki. Skręcamy. When we